Dzień dobry, tu Martyna Bójko z sieci obywatelskiej Mordok Polska. Jest również ze mną zarząd stowarzyszenia Katarzyna Batko-Tołuć. Dzień dobry. Szymon Osowski. Dzień dobry. I Marzena Błaszczyk. Dzień dobry. I w ten sposób rozpoczęliśmy nagrywanie pierwszego podcastu Watchdoga. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni podcast. Zwykle podsumowanie robiliśmy w formie tekstu. Pisaliśmy na naszej stronie, co się w danym roku wydarzyło. Ten 2022 rok chcielibyśmy podsumować w rozmowie. Nie będziemy Wam opowiadać o wszystkim, co się w tym roku wydarzyło, w tym sensie co robiliśmy jako stowarzyszenie, bo o tym, że chodzimy do sądu, że szkolimy, że wysyłamy wnioski, dowiecie się z naszej strony. Natomiast chcielibyśmy porozmawiać o tym, co było dla nas najważniejsze w tym mijającym roku, najważniejsze w kontekście jawności. Oczywiście nie, myślę, że dla wszystkich ten rok był przede wszystkim inny dlatego, że zaczęła się wojna u naszego sąsiada, że Rosja zaatakowała Ukrainę. I rzeczywiście na początku roku, tak jak i wszystkie inne organizacje, myśmy się jakby na chwilę zatrzymali i był taki moment, kiedy w zasadzie wydawało nam się, że wszystko to, co w tym momencie robimy, przestaje być istotne, ale po jakimś czasie, po krótkim czasie uznaliśmy, że w zasadzie to, co możemy robić najlepszego w tym momencie, to po prostu robić to, co robimy zwykle, to, co robimy najlepiej, to, na czym się znamy, czyli po prostu patrzeć władzy na ręce i pilnować jawności. No i właśnie w tej rozmowie chcemy podsumować ten rok pod kątem tego, co się działo w sprawie jawności, ale w zasadzie zacznijmy od tego, co się w poprzednim roku nie wydarzyło i co się nie wydarzyło również jeszcze w 2021 roku. Chodzi o sprawę wniosku pierwszej prezes Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów o ustawie o dostępie do informacji publicznej. Ten wniosek prezes Manowska złożyła w lutym 2021 roku i w zasadzie do dzisiaj, czyli do 13 stycznia 2023 roku, wciąż ten wniosek nie został rozpatrzony. I poprosiłabym Ciebie, Szymonie, o kilka słów na temat tego wniosku i co w związku z tym wnioskiem się wydarzyło. No, powiedziałaś na początku, że masz nadzieję, że to nie jest nasz ostatni podcast jako pierwszy. No ja też mam takie nadzieje, ale ona jest trochę związana z tym wnioskiem pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Bo rzeczywiście to zagrożenie, o którym mówimy już prawie od 2 lat, bo ten wniosek wisi od 2 lat, to zagrożenie sprowadza się do tego, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznałby te zarzuty, które są w tym wniosku, to w zasadzie ustawa o dostępie do informacji publicznej, która zapewnia proceduralnie jawność w Polsce, przestaje istnieć. Jej najważniejsze elementy wypadają z gry. No co się przekłada wprost na to, że jawności nie będzie. I to jest zagrożenie, które wisi od nas od 2 lat. I ono dobrze, że się nie wydarzyło, bo raczej mój pogląd jest taki, że jeżeli Trybunał ostatecznie miałby się tym zająć albo się zajmie, to raczej przychyli się do, oby się nie przychylił, ale wydaje mi się, że się mógłby przychylić do tych zarzutów, o których zaraz pokrótce powiem, a tym samym żylibyśmy w państwie, w którym nie moglibyśmy za bardzo wiedzieć, co robi władza. To jest coś, co się już powinno zakończyć. No moim zdaniem jedynym rozwiązaniem tej całej sprawy jest wycofanie tego wniosku. Taka sytuacja już miała kilka lat temu miejsce, również wcześniej został skierowany przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wniosek do Trybunału, on był podobny, on ostatecznie został wycofany, więc Trybunał się tym nie zajął. To wróciło, no i rozsądna decyzja byłoby wyłącznie wycofanie tego wniosku, bo on zmierza do tego, żeby z ustawy o dostępie do informacji publicznej wyrzucić takie rzeczy związane z tym, że możemy dużo wiedzieć o tym, co robią osoby pełniące funkcje publiczne, czyli co jest związane z pełnieniem funkcji publicznej. To jest tak szumnie nazwane, ale to dotyczy właśnie wszystkich osób, które mają, czy podejmują procesy decyzyjne, czy są ważnymi osobami w administracji, czy w różnych rodzajach władzy, żebyśmy mogli się za dużo nie dowiedzieć, bo zdaniem Sądu Najwyższego no, ta jawność za daleko poszła. Wcale nam się rzeczywiście jakby przejrzeć orzecznictwo i to praktyka, jak to funkcjonuje, to też nie za wiele się możemy dowiedzieć, ale trochę boli to Sądu Najwyższego, że można się dowiedzieć różne rzeczy związane właśnie z tym, jak są wynagradzane osoby, które są osobami publicznymi, jakie gromadzą majątki, jakie podejmują decyzje, co robią pełniąc te funkcje, bo tak naprawdę w sprawach dotyczących jawności nie zdarzają się takie pytania, że ludzie pytają prywatne rzeczy, to co robi ktoś po godzinach pracy. Wszystkie te rzeczy są związane z pełnieniem funkcji i moim zdaniem, jeżeli ktoś pełni taką funkcję publiczną, no to powinien być poddany takim oglądowi społecznemu przy wykonywaniu tych rzeczy, które on ma, jakie zadania. I powinniśmy nie tylko się temu przyglądać, ale też móc to krytykować. Natomiast
no, nie podoba się to pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I to jest jakby jedna grupa kategorii zarzutów, ale tam też w tym jakby wniosku pojawiają się jeszcze inne kwestie związane w ogóle z funkcjonowaniem jawności w Polsce i takiego właśnie myślenia o tym, że może ludzie powinni się odpowiadać czy wyjaśniać, dlaczego składają wnioski. Tak ogólnie bym powiedział, że ten wniosek właśnie jest tak, miał powiedzieć publicystycznie, no on jest zmierzony ku społeczeństwu, właśnie przeciwko społeczeństwu, żeby to społeczeństwo za dużo i też przeciwko dziennikarzom, żeby to społeczeństwo nie za dużo mogło się dowiedzieć, a w zasadzie chyba i taka też jest mój pogląd, powinniśmy tej władzy zaufać, jak ona tam funkcjonuje. No pod względem prawnym jest tam cała grupa zarzutów w 6 punktach zgromadzona, natomiast no, jeszcze jest jedna taka ważna kwestia, która się pojawia przy tych, co widzimy, deficytach ochrony jawności w Polsce, no to też Sąd Najwyższy, pierwsza prezes Sądu Najwyższego uznaje, że odpowiedzialność karna, która jest wyrażona w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ktoś nie daje tej informacji, no to może odpowiadać karnie za to, że nie daje tej informacji, no to jest też zdaniem pierwszej prezes Sądu Najwyższego niewłaściwe, bo nie powinno być tej odpowiedzialności karnej, bo ona jest taka niedookreślona. Zatem nie tylko jakby jest uderzenie w to, że te procedury mają nam zapewniać odpowiedzi, co robią władze i osoby zlokalizowane, ale też jeżeli byśmy chcieli jako społeczeństwo dochodzić odpowiedzialności za to, że nie dostajemy tych informacji, to też ma się to nie wydarzyć. Zatem żyjemy od 2 lat w takim zagrożeniu, że tak jak powiedziałem, że przepisów gwarantujących jawność nie będzie. Natomiast całe szczęście, że wydaje się z tych doświadczeń, że w Trybunale nie ma zgody co do tego, jak ma to być rozpatrywane, bo na początku było to w ten sposób, że miał to 5-osobowy skład rozpatrywać. Trybunał już ogłaszał rozprawy. My się gromadziliśmy przed Trybunałem, żeby wyrażać w ramach protestów swoje pogląd na tę sprawę. To zostało, te sprawy spadały z wokandy. No i w tej chwili ma się tym zająć pełny skład Trybunału, no i też jakby nie da się uciec od bieżącej polityki, no to jest też jakby mój pogląd, że skoro w tej chwili się nie mogą dogadać, kto jest prezesem czy prezeską Trybunału, to miejmy nadzieję, że nie uda im się spotkać też w tym 15-osobowym składzie, a w końcu ten wniosek może przez pierwszą prezesą do najwyższego zostanie wycofany. A jeśli ten czarny scenariusz by się zrealizował, czyli sprawa by trafiła przed Trybunał i Trybunał by orzekł, że te właśnie no z naszego punktu widzenia najważniejsze przepisy ustawy, które sprawiają, że w ogóle możemy mieć szansę pozyskać pewne informacje, zostaną uznane za niekonstytucyjne, to co wtedy? One są zawieszane, czy część przepisów zostaje jakby uznana za niekonstytucyjne i zawieszane, ustawa ma właśnie te dziury, te no będziemy mogli zęby. No będziemy miały wybite zęby. Będziemy trochę na takiej zasadzie, jakbyśmy mieli 3 lampki na biurku i 2 byśmy z nich zgasili. No jedna coś tam oświetla, jeszcze w sumie trochę widzimy, ale to już jest tak, że niewiele nam z tego pozostaje. No bo tak, będzie funkcjonowała procedura, że będzie można zapytać, że będzie termin na to, że będą musieli odpowiedzieć, żeby jak tak nic nie wiem, jakieś odpowiedzi sobie pójdziemy do sądu administracyjnego. Jakby ta kwestia proceduralna zostanie. Natomiast zostanie jakby wybita ta kwestia związana z tym, co możemy wiedzieć, czyli właśnie, że nie dowiemy się o różnych rzeczach związanych czy z wydatkowaniem pieniędzy, czy z pensjami, czy z jakimś procesem decyzyjnym dotyczącym działania władzy. Zatem no, jakby iluzorycznie to będzie wyglądało tak, że mamy artykuł 61 Konstytucji, który w ogóle reguluje, o co możemy pytać, ale będzie taka kierunkowa wykładnia Trybunału, że oczywiście pytać możecie, macie tam właśnie, tak jak powiedziałem, terminy i różne rzeczy, natomiast no, to, że możecie pytać, to i tak się niewiele dowiecie. I to jest to zagrożenie, które się pojawia. No, odpowiedzią na to jest to, co my robimy i to jest, to pewnie będziemy jeszcze rozmawiać o przyszłości, to jest to, że my jako Sieć Obywatelska Watchdog Polska pracujemy nad tym, żeby w ogóle powstały nowe przepisy gwarantujące jawność w Polsce, że ustawę o dostępie do informacji publicznej, zasłużoną i bardzo wartościową, należy już jakby odłożyć, mimo tego, się nie czekając na ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego i stworzyć nowe przepisy, które pewnie w jakimś zakresie stwarzałyby na przykład nam dostęp bieżący do większej ilości informacji przez internet. To jest trochę to odpowiedź na to. Natomiast no, obawa jest taka, że jeszcze to jakby w jednym zdaniu domykając, że jeżeli Trybunał
uznałby za niekonstytucyjne zostaniemy z tą jedną lampką, które nie wszystko oświetla, ale to nie tylko my jako społeczeństwo, ale również dziennikarze, bo te przepisy dotyczą również dziennikarzy, zatem władza będzie mogła działać bez żadnego nadzoru. W zasadzie ten rok otwieramy też z tą niewiedzą, co dalej się w tej sprawie wydarzy. I też mamy, jakby przechodząc do drugiego wątku, który jakoś tam mocno jest obecny w naszej, no, który mocno rezonował w zeszłym roku u nas, to kwestia, którą my nazywamy u nas w stowarzyszeniu, myślę, że to też to pojęcie się przyjęło ogólnie, tak zwanych wydanych danych. Chodzi o przekazanie przez wójtów, przez burmistrzów danych wyborców ze spisu wyborców w Poczcie Polskiej, choć nie było do tego żadnej podstawy prawnej. To sytuacja z 2020 roku jeszcze, przed wyborami prezydenckimi, kiedy była pandemia i koalicja rządząca uznała, że należy przeprowadzić za wszelką cenę wybory, robiąc wybory kopertowe tak zwane, i wtedy też doszło do przekazania tych danych w Poczcie Polskiej, bezprawnego przekazania. I myśmy złożyli, dane przekazało 470 wójtów i burmistrzów, myśmy złożyli zawiadomienia do prokuratury na to działanie. I ciebie, Kasiu, bym poprosiła o parę słów właśnie o tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, czy w ogóle przez ten czas, od kiedy te zawiadomienia złożyliśmy, ale właśnie ten zeszły rok był bardzo intensywny, jeśli chodzi o ten temat. Tak, to prawda, dlatego że część spraw, które złożyliśmy, my składaliśmy te zawiadomienia w dwóch takich falach. Pierwsza fala była w 2020 roku głównie, no i te sprawy w większości, jakby one tak trochę utknęły, niektóre utknęły, jak tak sprawdzałam, po prostu w prokuraturach, nie wiadomo co się z nimi stało, ponad setka została połączona w jedną sprawę, która w zeszłym roku w końcu została jakoś rozstrzygnięta, zaraz o niej opowiem. No i mieliśmy pojedyncze sytuacje, gdzie jakby proces się cały czas dział. To jest o tyle istotne, że wśród tych pojedynczych sytuacji wydarzyła się rzecz dobra. To znaczy my tyle razy składaliśmy zażalenia na to, że prokuratura nie chciała podjąć postępowania w jakiejś konkretnej sprawie, że udało nam się zostać tak zwanym subsydiarnym oskarżycielem i w jednej z tych spraw, bo to jest dosyć istotne, żeby w ogóle można było kogoś ukarać za to, że złamał prawo, to najpierw musi być akt oskarżenia prokuratury. No, nie ma co tutaj się też specjalnie patyczkować i można wprost powiedzieć, prokuratura jest zależna i prokuratura, no nawet jeżeli jest jakiś prokurator, który chciałby podjąć działania, no to jakby jest mu dosyć trudno to zrobić. Generalnie prokuratury nie wszczynały postępowań. Jak udało nam się to odwojować, że się tak wyrażę, w sądzie, czyli składaliśmy zażalenie na to do sądu i sąd nakazywał postępowanie przeprowadzić, to te postępowania były umarzane, no i tam jakby ileś razy trzeba się tymi pismami wymienić i czasami udaje się zostać w wyniku tego całego procesu oskarżycielem subsydiarnym, bo po prostu te procedury zadziałają, znaczy tak naprawdę sąd stanie po stronie obywateli. I złożyliśmy 3 subsydiarne akty oskarżenia, jeden zakończył się ukaraniem wójta i to był wspaniały, jakby też z bardzo ciekawym uzasadnieniem, które sprowadza się do tego, no prawa nie można łamać, mogą być różne okoliczności łagodzące, ta kara nie była jakoś specjalnie dolegliwa dla wójta, bo sprawa została umorzona na rok, więc też ta kara, no właśnie tak jak mówię, no to ona jest umorzenie, no to nie jest de facto kara, ale chodzi o przyznanie faktu, że jednak był jakiś problem, no i też była tam grzywna, w związku z czym no, można powiedzieć, że był to wyrok salomonowy, bo my też sobie zdajemy sprawę z tego, że osoby, które decydowały o wydaniu danych, robiły pod wpływem ogromnej presji, ogromnej dezinformacji powodowanej przez państwo, przez organy państwa, bo tak naprawdę to przecież prezes Rady Ministrów i wojewodowie cisnęli samorządowców, a organy, które powinny były stanąć na straży prawa, czyli powiedzieć nie, nie róbcie tego, nie możecie przekazywać tych danych ze spisu wyborców, bo nie macie do tego podstawy prawnej, złamiecie prawo, udawały, jakby wypowiadały się na tematy, które były ogródkami, tak żeby nie wynikało bardzo dokładnie, co jest prawidłowe, a co jest nieprawidłowo. W każdym razie udało nam się doprowadzić właśnie do jednej sytuacji, kiedy ta kara została nazwana i jakoś wyznaczona. Pozostałe 2 sprawy te z subsydiarnego aktu oskarżenia się toczyły właściwie, można powiedzieć. W sierpniu zeszłego roku, 2022 roku, złożyliśmy kolejne 266 zawiadomień
I prawdopodobnie połączenie tego, że złożyliśmy te zawiadomienia, był ten pozytywny wyrok w jednej ze spraw oraz ruszyły sprawy, które trochę utknęły w sądzie rejonowym w Szamotułach, związane z tym, że tam złożyliśmy zażalenie właśnie na to, że prokuratura nie wszczęła postępowania, a sąd uznał, że jednak to postępowanie trzeba wszcząć. Rząd postanowił jakoś ochronić tych wójtów, burmistrzów, prezydentów, których najpierw namawiał do łamania prawa i wprowadził ustawę abolicyjną i amnestyjną, no bo w jednym wypadku była to amnestia, w której uznał, to jest ustawa z 1 grudnia zeszłego roku, w której parlament uznał, że te czyny nie podlegają karze, co też jest dosyć istotne, bo pierwotnie chcieli, pierwotny projekt zakładał, że one nie stanowią złamania prawa, ale najwyraźniej to jednak było za grubymi nićmi szyte i przeanalizowali sobie, że będzie dużo łatwiej podważyć kwestię tego, że to nie będzie złamanie prawa, więc musieli przyjąć, że to jest po prostu prawo, które nie obowiązywało w stosunku do tych czynów nie obowiązuje kara. Tych czynów polegających na przekazaniu bez podstawy prawnej danych ze spisu wyborców i tak jest ono sformułowane, co wiele osób mówiło, no zobaczcie, tyle się nawojowaliście i co osiągnęliście. No z mojego punktu widzenia i myślę nas wszystkich obywateli, bardzo jest istotne to przyznanie się do winy, bo tak jak mówię, to nie o to chodziło, żeby jakoś bardzo srodze tych wójtów, burmistrzów i prezydentów ukarać, tylko chodziło o to, żeby powiedzieć, że to było złamanie prawa, że tak jest nie w porządku, że tak się nie robi, a także żeby ci, którzy pod wpływem tej presji, ale czasami być może oczekiwania korzyści i jakiegoś rewanżu ze strony władzy, wiedzieli na przyszłość, że tego typu pomysły dużo kosztują, bo mam nadzieję, że jednak kilka osób poczuło, że to jest, że to się nie opłaca i że trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi, zwłaszcza to też było bardzo ciekawe, bo była opinia legislatorów senackich do tej ustawy, którzy mówili, że no nie można powiedzieć, że wójt, burmistrz, prezydent to jest jakaś osoba, która jest wykonawcą poleceń, że samorząd terytorialny jest absolutnie odrębną jakby siłą w państwie i taki wójt, burmistrz czy prezydent bierze na siebie odpowiedzialność, jest całkowicie samodzielny i nie może opowiadać, że jemu ktoś źle powiedział. Od tego ma służby prawne, żeby zbadać sprawę pod kątem prawnym. To może być okoliczność łagodząca, jeżeli zbadał, ale no niestety właśnie, ponieważ w większości przypadków tych dochodzeń za specjalnie nie było, no to nie mogliśmy się dowiedzieć o tym, czy tam zbadano w ogóle, jak na ile starannie było przez wójta to rozważone, na ile starannie był właśnie takim, a na ile był po prostu automatycznym wykonawcą poleceń, co też nie powinno nam odpowiadać jako obywatelom, bo nie po to sobie wybieramy władze samorządowe, żeby te władze samorządowe były bezwolne, a miały wolę działania tylko w stosunku do nas. One przede wszystkim mają przestrzegać prawa. Więc myślę, że to bardzo istotna rzecz, która się wydarzyła w zeszłym roku. Oczywiście my jej będziemy jeszcze próbowali i nawet nie próbowali, tylko w tej chwili staramy się postawić jakieś wyzwanie tego typu działaniom, kiedy prokuratury nam to teraz seryjnie umarzają sprawy, twierdząc, że właśnie ta ustawa jest podstawą prawną. My to składamy zażalenia z tym związane, w związku z czym znowu sprawy trafią do sądów i zobaczymy, co na to powiedzą sądy i na ile sądy teraz stwierdzą, że one muszą stanąć na straży konstytucji i na straży praw, na które my się powołujemy. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno było to coś, co w zeszłym roku nas niezwykle i pochłaniało i myślę, że było bardzo ważne, bo też pokazywało, że Dawid walczący z Goliatem jest tego Goliata troszeczkę w stanie jakby ustawić scenę tak, że władza była zmuszana do tego, żeby działać. Czyli społeczeństwo obywatelskie no jednak ma siłę, nawet jeżeli żyjemy w państwie, w którym właściwie nie ma już niezależnych instytucji ochrony, nie ma systemu ochrony naszych praw. Ale czy myślisz, że jakby jednym z powodów wprowadzenia tej ustawy były właśnie te akty, czy te zawiadomienia do prokuratur, które myśmy składali, czy
Ja tak zakładam, dlatego że no po pierwsze w uzasadnieniu do ustawy i było to tak sugerowane, że źle zachowują się sądy i niektóre podmioty, no to no sądy, które, bo jakby tutaj bez sądów byśmy nic nie zdziałali. Przy czym właśnie, ponownie, ludzie mówią, no to o co chodzi z tą praworządnością, że wy mówicie, że nie ma wolnych sądów, jak są sądy, które tak orzekają. Oczywiście sądy są, tylko to jest kwestia tego, ile kosztuje tych sędziów podjęcie decyzji, która będzie niezgodna z wymaganiami władzy, że to jest po prostu trzeba bohaterstwa. My nie powinniśmy oczekiwać heroizmu, tylko powinniśmy oczekiwać po prostu działającego systemu. I teraz my byliśmy tymi, którzy wprawiali to jakby działanie w ruch. Znaczy bez naszych zawiadomień, były też pewnie inne zawiadomienia, no my wiemy o naszych, na pewno nikt nie zrobił tak masowego działania. I bez naszego działania nie nastąpi, sprawy nie trafiłyby do sądów, i sądy w związku z tym nie mogłyby bronić naszych praw. Więc to jest bardzo ważne, że tak powiem, partnerstwo. Bez społeczeństwa obywatelskiego po prostu rzeczy się nie dzieją, bo przecież prokuratury same z siebie nie stwierdziły, ojej, tutaj było złamanie prawa, trzeba działać, tylko wręcz chciały wszystko zrobić, żeby tego działania nie było. Więc w tym sensie jest to na pewno wynik naszego działania, też zbieg okoliczności związanych z tym, że po prostu uruchomiliśmy na nowo tę machinę, która sobie spała przez cały 2021 rok, na pewno miały wpływ na ten moment, w którym to się wydarzyło. Po prostu okazało się, że sprawa nie zniknęła i trzeba się nią zająć. I podejrzewam, że to był jakiś lobbing tych, którzy nagle jakby po prokuraturach poszła informacja o jej dzieje się, coś trzeba zrobić. Oczywiście nie mam akurat na to żadnych dowodów, ale na pewno w wypowiedziach przedstawicieli parlamentu było to słychać. I rządu przede wszystkim. Szymonie, chciałeś coś dodać? Chciałem dodać tylko to, że to Katarzyna, ty powiedziałaś i podkreślić to bardzo mocno, że to jest bardzo duży sukces społeczeństwa obywatelskiego i to podkreślałaś. Się władza, uchwalając ustawę abolicyjną, przyznała się do tego, że prawo było złamane. Że to, co wszyscy od początku podkreślali, nie było żadnej podstawy prawnej do tego działania, że część z tych wójtów, burmistrzów, prezydentów po prostu naruszyła prawo. I to dzięki temu, że społeczeństwo obywatelskie nie odpuściło tej sprawy. I to jest ogromny sukces społeczeństwa obywatelskiego w tej, tak jak też podkreśliłaś, w sytuacji, w której nie ma niezależnej ochrony praw i wolności w Polsce, takiej instytucjonalnej w całości, no bo została to rozłożona. Myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu, który w jakiś sposób zaistniał, może też nie dopiero w zeszłym roku, bo istniał już jako problem dużo wcześniej. Chodzi o pozwy typu SLAP. Nie rozwijam na razie tego skrótu, pozostawię to już marzenie do wyjaśnienia, czym jest to pojęcie, ale rzeczywiście to jest zjawisko, które utrudnia życie bardzo często dziennikarzom lokalnym, aktywistom. Wywołuje tak zwany efekt mrożący, czyli tego typu pozwy sprawiają, że ludzie po prostu boją się wskazywać na pewne problemy, boją się mówić o tym, o nieprawidłowościach, ponieważ reakcją na tego typu zgłoszenie może być właśnie pozew typu SLAP. I teraz proszę cię, Marzeno, żebyś uchyliła rąbka tajemnicy, czym są SLAPy. Pod tym określeniem rozumiemy różnego rodzaju działania prawne, nie tylko pozwy, które przeszkadzają partycypacji publicznej, czyli temu, co ludzie chcą powiedzieć, w czym chcą uczestniczyć, bo mogą to być zarówno pozwy z artykułu w Polsce 212 ustęp 2 kodeksu karnego, mogą to też w niektórych wypadkach być pozwy o naruszenie dóbr z artykułów 23-24 kodeksu cywilnego. No ale też widzimy, że jest na przykład dużo spraw wykroczeniowych, które też noszą znamiona SLAP-ów, bo są wymierzone przede wszystkim przeciwko osobom uczestniczącym w różnego rodzaju protestach, demonstracjach, no i właśnie też mają na celu wywołanie tego efektu mrożącego, żeby te osoby zniechęcić do wyrażania swojej opinii, do pokazywania swojego zdania w przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o zeszły rok, no to wydarzyły się w sumie trzy takie ważne rzeczy, które tutaj mogą, no mamy nadzieję, w przyszłości zmienić tę sytuację.
Po pierwsze, Komisja Europejska w kwietniu zaprezentowała projekt dyrektywy i zalecenia, które mają przeciwdziałać slapom. To jest coś, czego domagały się przez ostatnie dwa lata organizacje społeczne z całej Europy zrzeszone w koalicji przeciw slapom, koalicji CASE. No i tutaj w tej dyrektywie Komisja Europejska zaproponowała, żeby w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że dana sprawa może być sprawą typu slap, sąd mógł zadecydować o wczesnym oddaleniu takiej sprawy, mógł też osobę czy instytucję, która pozywa kogoś, obciążyć kosztami postępowania, w tym również kosztami pełnomocnika. No i też chodzi o to, żeby takie osoby, które są nękane tego typu pozwami, bo to bardzo często jest tak, że to nie jest jeden pozew, tylko dziennikarz, aktywista, obywatel, obywatelka dostaje kilkanaście różnego typu pozwów, no to żeby w takim przypadku też móc dochodzić odszkodowania tutaj za różnego rodzaju szkody, w tym na przykład niepokój emocjonalny, szkody psychiczne. I przy okazji tego projektu, on jest jeszcze cały czas dyskutowany, procedowany. Kraje tutaj z Europy próbują uzgodnić, dotrzeć swoje stanowiska. No jakby pojawiają się też takie kwestie tego, jak szeroka powinna być definicja slapów. I na początku do tego podchodzono dość konserwatywnie, to znaczy była mowa przede wszystkim o tych pozwach karnych i też jakby na samym początku patrzono na to bardziej z perspektywy tego, co się dzieje na Zachodzie, gdzie te pozwy są przede wszystkim kierowane przez duże korporacje albo przez jakieś bardzo wpływowe osoby. Rzadziej są to politycy. Natomiast w zeszłym roku też został opublikowany taki raport przygotowany właśnie przez organizacje zrzeszone w CASE. No i tam wyszło czarno na białym, że są różne powody pozywania, no i różne osoby, instytucje pozywają. No i jeżeli chodzi tutaj o Europę Środkowo-Wschodnią, no to właśnie nie tylko są to korporacje, ale bardzo często są to władze. W Polsce są to też bardzo często urzędy, które pozywają o naruszenie dóbr osobistych gminy czy województwa. Też mieliśmy takie przypadki. No i przy okazji właśnie tych różnych propozycji, co z tym zrobić, Komisja Europejska przedstawiła też zalecenia. No i tutaj jest taka rzecz, o którą polskie organizacje zabiegają już od wielu, wielu lat. Czyli przede wszystkim zniesienie kar pozbawienia wolności w sprawach o zniesławienie, czyli to jest ten słynny artykuł 212 ustęp 2. Komisja Europejska zaleca też, żeby szkolić w tym zakresie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i zawodów prawniczych, żeby zwiększać świadomość, żeby również na przykład kancelarie, które składają tego typu pozwy, miały świadomość, że jest to działanie przeciwko wolności słowa, przeciwko prawu do informacji. No i przede wszystkim też, żeby państwa proponowały jakieś wsparcie dla osób, przeciwko którym są prowadzone tego typu działania. I też w tych zaleceniach znalazła się ważna rzecz, myślę, coś, co jest systemowym problemem u nas. Mianowicie, no, żeby gromadzić dane i sprawozdawać, co się dzieje z takimi sprawami, spróbować je zebrać w jednym miejscu, no i na tej podstawie ocenić, jakie działania są potrzebne, co by tutaj można było jeszcze zrobić. No, jak wiemy, zalecenia nie są obowiązkowe, tutaj różne kraje mogą je wdrożyć lub nie, no i tutaj się też nie spodziewam jakiegoś działania ze strony naszego rządu, tym bardziej, że już mamy ponad rok spóźnienia, jeżeli chodzi o wdrożenie ustawy o sygnalistach. No i tutaj też nie widzę jakby szans na to, żeby to się szybko zmieniło. Drugim takim ważnym wydarzeniem, no to było to, że przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zapadł wyrok w marcu, gdzie po raz pierwszy
Trybunał odwołał się w ogóle do pojęcia slapów. I z naszego punktu widzenia, właśnie też z punktu widzenia tej definicji, czym są slapy, no to się tutaj zadziała taka dość ważna rzecz, ponieważ to była sprawa gazety w Rosji, przeciwko Rosji. No i tam ta gazeta została pozwana właśnie przez władze powiatowe, taki odpowiednik naszego powiatu. No i tutaj w swoim orzeczeniu Trybunał stwierdził, że jest to duże zagrożenie dla demokracji tego typu pozwy. I mi się wydaje, no, że on jest właśnie bardzo ważny tutaj też w tym polskim kontekście. I trzecie też takie ważne wydarzenie, które też ma tak naprawdę związek z wolnością słowa i dostępem do informacji, to jest powołanie specjalnego sprawozdawcy do spraw obrońców środowiska przy Komitecie Konwencji z Aarhus. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to będzie mało ważne właśnie w kontekście tych tematów, o których mówimy, ale jak się okazuje, jest to osoba czy organ, który tutaj może bardzo pomóc osobom, które są prześladowane tego typu pozwami. Mianowicie w czerwcu na to stanowisko został powołany Michael Forst i jego mandat zakłada to, że ma pomagać osobom, które doświadczają lub są zagrożone karą albo nękaniem, albo ktoś im przeszkadza w korzystaniu z praw związanych z konwencją z Aarhus. To przypomnę, konwencja, która gwarantuje dostęp do informacji o środowisku, dostęp do wymiaru sprawiedliwości i wpływie na decyzje dotyczące środowiska. No i tam w konwencji jest taki zapis, że kraje, które tę konwencję ratyfikowały, zagwarantują osobom, które korzystają właśnie z prawa do informacji czy z prawa do wymiaru sprawiedliwości, że te osoby nie będą w żaden sposób karane, prześladowane lub nękane. No i tutaj jakby to znakomicie się wpisuje w różnego rodzaju działania slapowe. I w tym momencie można się do takiego komisarza zwrócić. Mało tego, no jest tak zwana szybka ścieżka, która pozwala wypełnić formularz na stronie Komitetu Konwencji. I co ciekawe, też jakby w odróżnieniu od innych narzędzi, które są dostępne, nie trzeba najpierw wyczerpać całej ścieżki prawnej w naszym kraju. Więc też mi się to wydaje ważne i ciekawe. No i to też pokazuje, że też jakby są innego rodzaju narzędzia poza dyrektywą unijną, które mogą tutaj jakoś wpłynąć na kwestie slapów. I w zeszłym roku też jeszcze z takich ciekawszych rzeczy odbyła się pierwsza konferencja poświęcona slapom. Planowana już była dość długo, natomiast no przeszkadzała w tym pandemia, no nie można się było spotykać. Konferencja odbyła się po raz pierwszy, miała miejsce w Strasburgu, natomiast przy jej okazji wręczono po raz drugi takie antynagrody w różnych kategoriach. No i niestety drugi rok z rzędu Polska również została wyróżniona w ten sposób. Mianowicie otrzymaliśmy nagrodę dla kraju, który najbardziej sprzyja slapom, a to między innymi dlatego, że właśnie w tym raporcie, o którym wcześniej wspominałam, przygotowanym przez organizację, Polska jest krajem, w którym zmapowano najwięcej tego typu spraw ze wszystkich krajów w Europie w latach 2010-2021. Tych spraw było 118. Większa część tych spraw są to sprawy przeciwko Agorze i Gazecie Wyborczej, no ale też widzimy, że jest bardzo dużo spraw niezmapowanych, nie mamy o nich pojęcia, no i też jakby po to, żeby udało się to zrobić, żeby mieć ogląd tego, jaka skala problemu jest w Polsce, bo wiemy, że jakby ze strony władz nie możemy się spodziewać tego, że ktoś to będzie mapował, obserwował.
To na pewno będziemy się tym chcieli zająć w ramach Polskiej Grupy Roboczej, która powstała właśnie w ramach koalicji CASE. No i będziemy się próbowali z tym tematem zmierzyć, żeby tutaj spróbować po prostu określić, z jakiego rodzaju przepisów najczęściej tego typu działania prawne są podejmowane przeciwko aktywistom, przeciwko dziennikarzom. No i właśnie to takie wyzwanie, które nas czeka w nadchodzącym roku. A czy te sprawy polskie to są przede wszystkim wytaczane przez, te procesy są wytaczane przez korporacje bardziej, czy właśnie raczej jakieś władze publiczne, które czują się urażone? No ja bym powiedziała, że raczej większość to są sprawy wytaczane przez władze. Dużo jest pozwów też, czy takich działań quasi-slapowych, bo no można naciskać na osoby, które się angażują, czy to lokalnie, czy to w różnego rodzaju demonstracje, też te głośne, czy związane ze strajkami kobiet, czy manifestacje pod sądami w obronie sądów. No właśnie po to, żeby wywołać efekt mrożący. Z tych spraw, które się toczyły w zeszłym roku, no to na pewno warte obserwowania są te wniesione przez różnego rodzaju powiaty przeciwko Atlasowi Nienawiści. Jedna z tych spraw została w pierwszej instancji wygrana przez Atlas Nienawiści teraz w grudniu. Natomiast no jeszcze się cały czas kilka z nich toczy. No ale to jakby nie tylko Polska ma z tym problemy i jedną z takich najgłośniejszych spraw też w zeszłym roku, no to była sprawa w Serbii przeciwko gazecie KRIK, która zrelacjonowała proces sądowy i w swoim artykule dziennikarze zacytowali fragment jednego z dowodów. Tym dowodem było nagranie rozmowy jednego z byłych ministrów rządu Serbii. No i za zacytowanie tego dowodu, tego co tam zostało nagrane w rozmowie, zostali pozwani i sąd ich serbski skazał. No i to wywołało taką reakcję organizacji społecznych z całej Europy. Tam obecnie toczy się, znaczy została złożona apelacja w tej sprawie, no i to jest coś, co wszyscy śledzą, no bo to już no naprawdę taka bardzo nieprzyjemna historia. Czyli w zasadzie, bo tutaj myślę, że warto też jakby zaznaczyć, że to ma bardzo silny związek z kwestią jawności i transparentności, ponieważ no fakt, że władze publiczne pozywają za upublicznianie pewnych informacji, no tak jak było z pozwem marszałka Urzędu Marszałkowskiego, Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, który pozwał Linę Czyżewską za to, że zwracała uwagę na nieprawidłowości przy konkursie na szefa muzeum, z tego co pamiętam. To rzeczywiście jakby bardzo, bardzo mocno może rzutować na po prostu zarzucanie tego typu działań przez różnych aktywistów watchdogowych, którzy jakieś śledztwa prowadzą i chcieliby pewne dane, które pozyskali zresztą zupełnie legalną drogą, wnioskując o informacje publiczne, rozpowszechniać. Więc to rzeczywiście jest ten temat w zasadzie no w tym roku tak z naszej perspektywy bardzo mocno wybrzmiał i z tego powodu się cieszymy, że jakby na problem tego typu pozwów, które rzeczywiście mają duży wpływ na transparentność, że to po prostu się pojawiło i tu się zaczęło mówić. I wiemy też, mamy sygnały, że lokalni dziennikarze mają tego typu problemy właśnie z włodarzami, którzy pozywają ich za naruszenie dóbr osobistych, za artykuły, które są rzetelnie udokumentowane. Więc mam nadzieję, że jakby ten temat się jakby rozwinie. Ja jeszcze tak, w drugiej połowie roku było właśnie dużo takich spraw, to znaczy nagle się pojawiły sprawy przeciwko aktywistom we Wrocławiu. Mam tutaj na myśli pozew o naruszenie dóbr Wrocławia skierowany przeciwko Akcji Miasto.
Pojawiły się tak samo sprawy, gdzie są przez władze gminy pozywani radni. No także jest to na pewno jakiś bardzo niepokojący trend. Teraz w zasadzie chciałam przejść do ostatniego tematu, który wydaje się jakoś tak warto odnotowania, jeśli chodzi o rzeczy, które działy się w zeszłym roku, bo warto zaznaczyć, że ten rok był rokiem przedwyborczym i to jest taki czas, kiedy też można zacząć z politykami rozmawiać na tematy, na które trudno znaleźć im czas w innym momencie, kiedy szykują się do wyborów i też są bardziej otwarci na to, co organizacje społeczne mają im do powiedzenia. I uznaliśmy, że to jest taki dobry moment, żeby też porozmawiać o pewnych procesach, które warto rozpocząć, o takim przeglądzie legislacji dotyczącej właśnie prawa do informacji, że należy zastanowić się, na ile te przepisy, które mamy teraz, rzeczywiście to prawo do informacji chronią i gwarantują bezproblemowy dostęp do informacji, bo mamy takie doświadczenia wieloletnie, że nie zawsze to działa. I takie kroki jakby wykonaliśmy, żeby też z politykami na ten temat porozmawiać i zapytać, czy powiedzieć o tym, co my myślimy na temat tego, co należałoby zrobić i zapytać ich, jak oni to widzą i jakbyś ty, Kasiu, mogła parę zdań na ten temat powiedzieć. Oczywiście. No w sumie ja bym nawet sięgnęła trochę dalej, dlatego że to, co Szymon mówił na początku o tym, jak bardzo zostanie zniszczona jawność w wyniku potencjalnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo jakoś też to jest zabawne, że nawet nie zakładamy, że wyrok byłby korzystny dla jawności. Ale to jest jakby, my problemy związane z prawem do informacji widzimy od lat, one po prostu tak narastały, że w pewnym momencie przestaliśmy mieć poczucie, że prawo do informacji jest w ogóle w jakikolwiek sposób chronione. I żeby podać taki przykład, bo patrzymy na to też w kontekście praworządności i ochrony praw człowieka. I żeby nie być gołosłowną, na przykład generalnie jednym z problemów jest to, że nawet nie trzeba zmieniać specjalnie prawa, wystarczy po prostu, że urząd się opiera. I na to, żeby nie dawać informacji, przedłużać procedury w nieskończoność, ma tak dużo sposobów w obecnej sytuacji, że to prawo do informacji po prostu robi się bezużyteczne. Oczywiście nie jest tak źle w naszym kraju, żeby to było aż tak nagminne, żebyśmy nic nie wiedzieli. No jednak bardzo dużo wiemy. To też nasze spojrzenie zawsze jest z poziomu problemów, bo tymi problemami się zajmujemy, no ale przecież jest mnóstwo sukcesów. No i tak naprawdę to, że one są, w dużej mierze wynika z tego, że no jeszcze nie jesteśmy aż tak przeżarci zepsuciem jako kraj, żeby już zupełnie nikt sobie nic z niczego nie robił. Ale jeżeli ktoś chce, to ma pełną gamę możliwości, żeby nie udostępnić informacji. Ma to bezpośredni związek z praworządnością, która jest tematem, no jednak myślę, bardzo mocno nas zajmującym. Weźmy sobie nawet ten system losowania sędziów, który jest, praworządność ma bezpośredni związek z sądownictwem, a system losowania sędziów ma bezpośredni związek z tym, jak sędziowie są przydzielani do spraw. I myśmy się tam sądzili o kod źródłowy systemu do losowania sędziów. No i najpierw się przez 4,5 roku sądziliśmy o to, żeby w ogóle stwierdzić, że to jest informacja publiczna. A teraz nie wiem ile lat będziemy się sądzić o to, czy słusznie zrobiło Ministerstwo Sprawiedliwości po tym, jak już sądy uznały, że to informacja publiczna, że taki kod źródłowy to jest coś, co trzeba chronić przed zewnętrznym okiem, bo grozi bezpieczeństwu systemów IT państwa i bezpieczeństwu Polski w ogóle. No, specjaliści, informatycy raczej uważają, że jest to bzdura. Istotne jest to, co nam po tym, że po 9 latach poznamy kod źródłowy, ile rzeczy się wydarzy w ciągu 9 lat i takich spraw potencjalnie jest bardzo dużo, więc ta kontrola władzy jest po prostu bardzo słaba. No i my z wieloma takimi problemami się borykając, od dawna myśleliśmy, że te procedury muszą się mocno zmienić. Jak się pojawił wniosek Małgorzaty Manowskiej, to właściwie większym problemem dla nas było, co się wydarzy dla przyszłych wydarzeń, że nawet jakbyśmy zmienili ustawę, to pytanie było, że fakt, że coś wiemy o funkcjonariuszach państwa
związanego z ich sprawowaniem sprawowaniem funkcji publicznej i zarządzaniem pieniędzmi. Jeżeli Trybunał by orzekł, że nie można wiedzieć tych rzeczy związanych, tak jak Szymon podkreślił, my nie chcieliśmy wiedzieć nic o życiu prywatnym, ale niektóre rzeczy, które, gdzie oni dysponują jakimiś możliwościami, mogą przynosić im prywatne korzyści. I tutaj my, obywatele, mamy prawo troszeczkę wkroczyć w ich prywatność. Jeżeli Trybunał stwierdzi, że nie mamy prawa w żaden sposób wkraczać w ich prywatność, to jaki będzie skutek tego w przyszłości po prostu dla innych potencjalnych rozwiązań ustawowych? Więc to byłby większy problem, ale on jest trochę rozwiązany tym, że prawdopodobnie jeśli będzie pełen skład orzekał, nawet jeżeli orzeknie na niekorzyść jawności, to będzie to wadliwy wyrok, bo są tam sędziowie dublerzy w pełnym składzie, więc ten problem może nam trochę zniknął, ale niewątpliwie chcemy zamknąć, jakby przejść już do planowania na przyszłość. I żeby długo teraz się nie rozwijać, rozmawialiśmy z politykami i mamy ich taką wstępną deklarację, że w ogóle uważają, że sprawa jest ważna. I teraz trochę piłka jest po naszej stronie, bo my musimy zaproponować dobre rozwiązania, przedyskutować je społecznie, dotyczące tego, jak ulepszyć ten system. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, żaden system też bez kultury politycznej nie zadziała. I to jest trochę takie, jakby mamy wielką nadzieję, że debata nad tym, jak ten system ma wyglądać, to będzie jednocześnie debata o tym, jakiego chcemy państwa. I że przed wyborami będziemy w stanie wszystkim ugrupowaniom startującym w wyborach przedstawić te nasze propozycje i uzyskać ich obietnicę, że będą nad tymi sprawami pracować w nowej kadencji Sejmu. Także można się spodziewać, że w tym roku będzie dużo spotkań takich otwartych, na których czy online, czy w jakiś inny sposób, na których będziemy dyskutować jakieś poszczególne aspekty prawa do informacji i bardzo dużo będziemy sięgać do standardów międzynarodowych, do tego, co się dzieje na świecie, bo prawo do informacji akurat jest bardzo dobrze opracowane, omówione, chronione różnymi rozwiązaniami, z których można korzystać i przede wszystkim można się dowiedzieć, jak one działają w innych systemach. Choć trzeba uważać z różnymi rozwiązaniami, które wydają się atrakcyjne, bo one muszą pasować do całego systemu. I dlatego też, jak czasami słyszę właśnie różne wypowiedzi członków rządu o tym, że o co chodzi, gdzieś tam są jakieś takie same rozwiązania, czy posłów, rozwiązania w innym kraju. No w innym kraju one działają w innym systemie, więc oczywiście też będziemy starali się rozmawiać o tych międzynarodowych rozwiązaniach, ale pamiętać, że my jesteśmy tu i teraz w naszym systemie i musimy się dowiedzieć, jak to dopasować do naszego systemu. Tak czy siak czeka nas bardzo ciekawy rok, pełen dyskusji, no i też takiego niepokoju, czy wszystko to, co robimy, znajdzie jakieś uznanie i ścieżkę swoją przyszłą. Ale mamy na to wielką nadzieję i jednak też no, to bardzo mocno osoby, które do których teraz mówimy, dają nam tę energię, bo po prostu wiemy, że to, co robimy, jest ważne. W zasadzie dosyć płynnie przyszłaś do tego, czym ten rok, co nas czeka w tym roku. I ja jeszcze takie pytanie na koniec chciałam ci zadać właśnie w związku z tym, z tymi jakby rozmowami z politykami na ten temat, na ile w ogóle ty masz takie poczucie, że cokolwiek da się zrobić, no bo to są ludzie, którzy albo idą po władzę, albo chcą tę władzę utrzymać i jakby jednocześnie rozmawiamy o tym, w jaki sposób usprawnić no, sposoby rozliczania na ręce, rozliczania tak. Ich. Ale może już dojrzeli jednak do tego, że demokracja no, rządzi się swoimi prawami, trzeba po prostu ich przestrzegać. No dlatego mówię, że jednak bardzo dużo znaczy tu kultura polityczna i w związku z tym oczywiście, że to jest nurt przeciwny. Drugim nurtem przeciwnym jest to, że my sprawdzamy wszystkie ugrupowania polityczne i dosyć trudno się namawia kogoś do współpracy, jednocześnie go kontrolując. No ale trochę liczę na to, że to jest, że z jednej strony zadziała taki mechanizm naprawy państwa, no pytanie, czy będziemy to państwo oczywiście naprawiać, ale
że jakoś różne tematy, to co zrobiliśmy z naszym państwem po prostu, myślę, że osiągnęło swego rodzaju dno, myślę, że wiele razy też to dno było zapowiadane, ale różne standardy się po prostu zepsuły i to nawet do tego stopnia, że przestaliśmy o nich rozmawiać i dzisiaj ta rozmowa jest trochę taka, że trzeba wrzucić bombę, żeby po prostu ludzie gwałtownie zaczęli dyskutować. Ale liczę na to, że jednak jesteśmy trochę w takim okresie teraz, że rozmawiamy o takich rzeczach. No a drugi oczywiście nieodzowny czynnik to jest to, żeby nie popuścić i żeby nas było dużo i żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Więc temu towarzyszyć będzie oczywiście temu, co robimy z politykami, co wiadomo, że nie jest jakieś, nie będzie wciągało milionów ludzi, żeby jednak była cały czas akcja edukacyjna i angażująca, skierowana do ludzi, tłumacząca, czemu prawo do informacji jest ważne. No i żeby później był nacisk, żeby czuli, że im się nie opłaca przed tym uciekać. To są wszystko powiązane moim zdaniem procesy i nie można zrobić skutecznie jednego bez drugiego i trzeciego, więc czeka nas naprawdę bardzo dużo pracy. To, co jest chyba jakoś motywujące, no to właśnie to, że jest dużo ludzi wokół nas i że też no, mamy czasami takie świetne sukcesy, jak na przykład to już nie jest sprawa z zeszłego roku, tylko jeszcze z roku wcześniej, czyli przyjęcie naszej sprawy przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, bo na to, żeby sprawa kalendarza trafiła, dotyczy to kalendarza Julii Przyłębskiej, ale z naszego punktu widzenia dotyczy po prostu dostępu do kalendarzy polityków. I przez lata się frustrowaliśmy, jak w naszym kraju nic się nie da zrobić, bo jeżeli wnioskujemy o kalendarze, to się wtedy dowiadujemy, że nie możemy wnioskować o kalendarze, chociaż możemy się dowiedzieć, co politycy robili. Ale jak pytaliśmy, co politycy robili, to się dowiadywaliśmy od instytucji, które pytaliśmy, że to jest informacja przetworzona i oni nie będą specjalnie dla nas przygotowywać takiej informacji, bo nie widzą w tym interesu publicznego. I sądy nas w tych sytuacjach w żaden sposób nie chroniły, a my mówiliśmy, no ale jak to? No żyjemy w demokracji, jak to my nie wiemy, co robią politycy, którzy podejmują decyzje o nas i podejmują decyzje o naszych pieniądzach. No i to jakby to było nie do wytłumaczenia w Polsce. Po prostu jakaś zadziwiająca sytuacja, w ogóle czego my oczekujemy. Opowiada się to osobie z Zachodu i doskonale rozumie, o czym my mówimy. I nasza sprawa trafiła właśnie wcześniej ją złożyliśmy jeszcze przed pandemią, ale została przyjęta przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i trafiła, no, można powiedzieć, trochę na wokandę. I jakby tego typu wydarzenia, kiedy ktoś w końcu mówi, nie, no oczekujecie standardu, to powinno być wiadomo, jest, oczywiście tam jeszcze nie ma wyroku, nie wiemy co powie Trybunał, ale już sam fakt, że przy tej okazji pojawili się inni, którzy zaczęli mówić, nie, no macie rację, też jest bardzo istotna, bo wydaje mi się, że my w Polsce, i to będzie w ogóle powód, dla którego będziemy rozmawiać 17 stycznia, że my w Polsce nie zdajemy sobie sprawy, jak ja wiem, zgnuśnieliśmy, w ogóle jesteśmy odcięci od standardu światowego i to nie jest kwestia rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pracowaliśmy na to znacznie więcej lat. Zaczęliśmy pracować wtedy, kiedy poprzedni rząd nie przygotował się do tego, żebyśmy właśnie byli w tym obiegu międzynarodowym i nie wstąpił do partnerstwa otwartych rządów. I wtedy zaczęliśmy się po prostu oddalać od świata, to było już 10 lat temu. Tak to widzę. No to niezłą perspektywę nam pokazałaś, 10-letnią, i że jest coraz gorzej. Mam nadzieję, że się odbijemy w tym 23 roku. I tak w zasadzie na koniec chciałam poprosić Was o takie wskazanie, no nie wiem, nadziei na ten rok związany z jawnością. Mogła od Ciebie, Szymonie, zacząć. Tak, to jeszcze nawiążę do tego, co Katarzyna powiedziałaś odnośnie tego, że my tutaj jakoś zatrzymaliśmy się w tej jawności. To ja bym chciał podkreślić, że nie społeczeństwo. Znaczy społeczeństwo spełnia ten jakby, chce wiedzieć i to jest naturalne w demokracji. Bardziej moim zdaniem, trzeba powiedzieć wprost, administracja, część administracji i część sądownictwa została w jakichś innych realiach tak naprawdę, jak ma wyglądać kontrola społeczna władzy i dlatego tych informacji nie dostajemy. Natomiast jeżeli pytamy o nadzieję na ten rok, to ja mam taką podstawową nadzieję, która nie dotyczy samej jawności, ale jawności z tej perspektywy, że ona jest fundamentem demokratycznego państwa prawa, że w końcu zobaczymy
jakie politycy czy partie polityczne, jeżeli chodzi o wybory, przygotowane rozwiązania prawne, które mają po pierwsze przywrócić, a po drugie zapewnić nam to, że będziemy mieli demokratyczne państwo prawa w Polsce, bo na razie zarówno co do jawności, jak i do innych elementów związanych z demokratycznym państwem prawa, poza tym, że słyszymy, że trzeba odsunąć większość parlamentarną od rządów tej większości właśnie, żeby przejąć władzę, oczywiście to w takim kontekście politycznym. Natomiast to żadna z partii politycznych nie położyła na stół przepisów, które moglibyśmy ocenić jako społeczeństwo obywatelskie, jako organizacja właśnie zapewniające to, co powiedziałem przed chwilą, że będziemy żyli w demokratycznym państwie prawa, czyli wszystkie instytucje będą działały poprawnie i my, nasze prawa i wolności będą ochronione, w tym prawo do informacji. I tego nam wszystkim życzę i taką mam nadzieję, że poza politycznymi deklaracjami po prostu zobaczymy fakty, tak jak my zachęcamy polityków i chcemy stworzyć z ręby pod nowe przepisy dotyczące gwarancji jawności. No to ja bym oczekiwał nam wszystkim, że zobaczymy po prostu, jak politycy się z tego wywiązują. I druga rzecz, że to, co powiedziałem na początku od dzisiaj, że mam nadzieję, że ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zapadnie, bo mimo dużych zarzutów ustawa o dostępie do informacji publicznej spełniła swoją rolę przez ostatnie 20 lat. Dzięki, Szymonie. Marzeno, twoja nadzieja na 23 rok? Moja nadzieja jest taka, że dotrzemy z tą informacją, jak ważne jest prawo do informacji do polityków, do decydentów, ponieważ ludzie już to wiedzą, bo wiemy, bo z nimi współpracujemy, bo jesteśmy i z aktywistami, i z lokalnymi dziennikarzami na co dzień. No ale jakby wydaje mi się, że to jeszcze nie przełożyło się na osoby, które czy to nami rządzą, czy chcą rządzić i mam nadzieję, że ta świadomość będzie rosła. Dzięki, Marzeno. Kasiu, a ty? Jaką ja mam nadzieję na ten rok? No, tak, mam. Mam nadzieję, że się uda. Znaczy jakby to nie moje nadzieje nie odbiegają od tego, co powiedział Szymon i Marzena. Mam nadzieję, że uda nam się dokonać jakiegoś kroku, dużego kroku naprzód. I to nie tylko w kwestii ustawy, tylko, bo tak jak mówię, to są rzeczy połączone i nie wierzę, że po pierwsze, że zmienimy ustawę bez innego nastawienia, a po drugie, że zmienimy ustawę i niech zostanie ona zepsuta w wyniku tego, że mamy fatalne standardy i po prostu prawo często nie jest przestrzegane, bo co tam. Więc trochę mam nadzieję, że jesteśmy w jakimś kluczowym momencie i zdaliśmy sobie sprawę, zrobiliśmy wielki boom, jakby różne drobne grzeszki z przeszłości pokazały, że to prowadzi do kompletnego załamania systemu i w związku z czym właśnie odebrawszy tę bardzo bolesną lekcję edukacji obywatelskiej, zaczniemy dbać o instytucje chroniące prawo, poważnie je traktować, stosować te same miary do różnych podmiotów, może nawet umieć rozmawiać, to już w ogóle byłoby cudownie. No ale w każdym razie liczę na to, że to jest po prostu jakoś początek dużych przemian. Wiem, że większość osób uważa, że to jest absolutnie naiwny optymizm, bo świat idzie ku zagładzie, ale ja w ogóle nie widzę problemu w tym, żeby zobaczyć tę sytuację dokładnie odwrotnie, że z każdych zgliszczy rodzi się coś nowego i moim zdaniem już dzisiaj można mówić, że bardzo wiele osób pracuje nad tym czymś nowym. Też mnie cieszy coś, co nie zostało dzisiaj powiedziane, bo nie o tym rozmawiamy, ale też mnie cieszy współpraca społeczeństwa obywatelskiego, różnych organizacji, które po prostu widzą, że nie ma czasu się tutaj teraz zastanawiać nad tym, co dokładnie, jakie są linie demarkacyjne i gdzie nie możemy stracić na wizerunku, gdzie musimy zadbać o siebie. Jest duża chęć współpracy, poczucie wspólnej misji, oczywiście jakiegoś środowiska, ale też środowiska, które z mojego punktu widzenia
nie umiało tak dobrze współpracować. Z jednej, mam na myśli takie środowisko prodemokratyczne, bo z jednej strony kiedyś tak nie trzeba było za bardzo, bo nie było takich tematów, które nas tak bardzo łączyły, jak właśnie praworządność. Z drugiej strony jest bardzo dużo nowych ruchów, którym oczywiście na początku się wydawało, że oni mają jedyne rozwiązanie tej sytuacji. Dzisiaj wszyscy spokornieli, wszyscy mają poczucie, że bez współpracy nigdzie nie ruszymy i że gdzieś trzeba się umieć porozumieć. To mnie bardzo cieszy i to mi też daje taką sporą nadzieję i wiarę w społeczeństwo obywatelskie. Na koniec ja się podzielę z Wami moją nadzieją, którą w zasadzie dało mi w dużej mierze to, co się działo w zeszłym roku i w co byliśmy zaangażowani jako organizacja, bo wyjątkowo dużo, w związku z tym, że pandemia jakoś to trochę odpuściła, można było się spotykać rzeczywiście i sporo jeździliśmy po Polsce i prowadziliśmy szkolenia, spotkaliśmy się z ludźmi, naprawdę z wieloma grupami, z wieloma osobami. Jakby to mi dało takie poczucie, że nie da się takiej zmiany tej jakości jakościowej w Polsce zatrzymać, bo po prostu jest coraz więcej ludzi, którzy zaczynają znać swoje prawa, którzy wiedzą, jak te prawa egzekwować albo chcą się dowiedzieć, bo przecież no, teraz ruszamy z kolejną edycją Szkoły Inicjatyw Strażniczych i naprawdę zgłoszeń było bardzo dużo do tej szkoły, bardzo wiele osób jakby ma tę potrzebę no, takiego samokształcenia i to sprawia, że no mi się wydaje, że tego się już nie da zatrzymać, to już jest taka kula śniegowa, która się toczy i że nawet jeżeli politycy nie są gotowi na jakąś zmianę właśnie jakościową, no bo wiadomo, że to się wiąże może z utratą pewnych korzyści, pewnego statusu, że po prostu ludzie tego oczekują i to będzie po prostu musiało się dziać i to jest właśnie z taką nadzieją wchodzę w ten 23 rok i no mam nadzieję, że mimo, że rozmawialiśmy w zasadzie o takich dosyć trudnych sprawach, bo i wiszący wyrok nad nami Trybunału Konstytucyjnego, który może w zasadzie unicestwić, czy zmieść z planszy ustawę o dostępie do informacji publicznej, czy kwestia ustawy abolicyjnej, która sprawia, że samorządowcy, którzy przekazali dane bezprawnie, mogą czuć się bezpieczni. Czy te wszystkie pozwy typu SLAP, które właśnie sprawiają, że ludzie boją się czasem pytać, czy upubliczniać pewne dane. To mimo tych wszystkich trudnych właśnie tematów, że jednak widzimy, my jakby z tej naszej pracy na co dzień widzimy ludzi, którzy chcą, którzy prą do przodu i jakoś tam działają razem z nami, to daje dużą nadzieję. I kończąc już tę rozmowę, też chciałam przypomnieć, że rozpoczyna się niebawem okres rozliczeniowy, że w tym roku po raz pierwszy zbieramy 1,5% podatku, nie 1%. I tych wszystkich z Was, którzy widzą sens w naszej pracy, którzy chcą w jakiś sposób nas wesprzeć, nie mają czasu na działanie takie, w jakie my się angażujemy, co jest dosyć oczywiste, ale chcą nas wesprzeć w jakiś inny sposób, to też możecie nam przekazać swoje 1,5%. My z każdej złotówki się rozliczamy, te informacje są w naszym BIP-ie. Także gorąco Was do tego zachęcamy i zapraszamy. I mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, że jeszcze nagramy jakąś rozmowę, którą się z Wami podzielimy. Do usłyszenia zatem. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.